Skąd wziął się Bob? Bob to jest Guardsman Bob, taki kiepski gracz, który streamował, ale był chujowy. Ja tobie też się ta gra nie zaczyna? No nie zaczyna się. Weź alt tabni. Ty stary, ja mam 99% z jakiegoś powodu. No właśnie, co ty robisz? Nie wiem. Czekaj, bo ja opowiadam historię życia. Ja resetuję tę grę. Nie, ja poczekam sobie. No i był taki Guardsman Bob, który streamował. Grał na Ameryce, wszyscy myśleli, że jest z USA. A ten chuj potem przeniósł się na Westa. I się okazało, że ten chuj jest z Danii, czy skądś, wie, chuj wie, skąd on był. No i był kiepski. Grał Ezrealem, kiedy on był OP. Warwickiem, kurwa, top, kiedy on był OP. Mundo. Mundo? Grał Mundo? Tak, grał Mundo. Grałem na niego, grał Mundo na midzie jebany. No, to chuj wie kiedy, ale Ezreal Warwick. No i wchodziłeś do gry, tak go chuje... Był taki chujowy, ale wiesz, to jest przykład takiego typowego prawilniaka. Zero flame'u, spokojnie. Potrafił streamować godzinę, nie otworzyć mordy. Był tak krzywy jebany, że jak wstał, to miał coś... Tak siedział, kurwa, serio. Siedział z czapeczką, kurwa, jakiegoś grompa, czy co to było? Z jakąś tam czapeczką siedział cały czas. No i ludzie się na niego wkurwili. No i system był taki, że no nawet kurwa duże elo wbił. Przez to, że nie flame'owo, wie, you know, calm down, we can play, grał tymi OP-kami, kurwa. No i ludzie się tak zdenerwowali, bo on był taki chujowy, że każdy będąc, jak masz Guardsman Boba w teamie, banowało się Ezreal, Warwick. Wtedy banowała pierwsza osoba, first pick banował trzy rzeczy. Ban Ezreal, ban Warwick, Guardsman Bob dead. Kurwa, pikował jakieś dziwne supporty, różne inne rzeczy, no był tak chujowy, ale ludzie woleli z nim przegrać grę, zbanować mu te rzeczy, żeby on po prostu nie był w... żeby spadł z elo. No i tak to działało. No i byłem jednym z tych prowodyrów akcji anti-Bob. No i... no. That's how it works. Czemu moi...